na następny sejm i opisał ten akt z 5 listopada w Pszczynie, najpewniej na zamku, gdzie Austro-Węgry i Prusy podpisały deklarację, proklamowały państwo polskie. Co to oznacza? Oddajemy to, cośmy zabrali. Mieli taką prawo? Mieli i zrobili to. Car Mikołaj to też potem potwierdził, oddał nam naszą państwowość. W związku z tym dziwię się, że Polacy nie mówią, że nam oddano państwowość, czyli odwrócone zabory. Były zabory, a teraz oddają państwowość nam. Na podstawie tego powstała trzyosobowa Rada Regencyjna, która podpisywała się Rada Regencyjna Królestwa Polskiego. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego. I otóż oni nie 11, tylko później dali Piłsudskiemu władzę naczelnikowi. Czyli systematyka. Dlaczego? No bo od 16 do 18 wydarzyły się dwie rewolucje. Jedna w Bolszewii, druga w Niemczech. Weimarska, bolszewicka, prawda? I to zdyskredytowało, aż nie zdyskredytowało, jakby powiedzieć, koncepcję budowania, odbudowania Królestwa Polskiego. Bo jeszcze w 16 roku chcieliśmy, znaczy była Rada Regencyjna, która reprezentowała majestat królewski i o tym się milczy. I ci państwo jakby jesteście oszukiwani. Wam się mówi, że 11 listopada odzyskanie, bo Piłsudski przyjechał zwolniony z Magdeburga. Piłsudski był agentem i tak niemieckim, jak austriackim. I on rzeczywiście przyjechał, tylko że 10, no i tworzył właśnie państwo na wzór już państwa bolszewickiego i na wzór państwa niemieckiego, czyli republikę, gdzie przyjął konstytucję. I warto by się było przyjrzeć teraz tej sukcesji władzy, że skoro państwa nam przekazują aktem proklamacyjnym w Pszczynie, ja bym prosił, że oddają na naszą państwowość, no to my ją przyjmujemy, to jest logiczne, tak? Dlatego powstała Rada Regencyjna, która później upoważniła Piłsudskiego, i to jest bardzo dziwne, przekazała w ręce naczelnika, nie tworząc monarchii, tak? Ja bym proszę, to jest właśnie problematyczne, żebyście państwo to sprawdzili jeszcze, bo musimy to obdyskutować, a no się milczy i wcisnęła nam się tą datę 11 listopada, która nijak się ma, no bo co tu świętować, że gościu przyjeżdża na dworzec? No zastanówcie się, czy to był jakiś akt prawny, coś żeśmy podpisali? No gościu przyjeżdża na dworzec, więc to jest dosyć wątpliwa data. Prawdziwą datą był 5 listopada, ale no co świętujemy, że, ale uważam, to jest ogromne święto. Oni w końcu, w czasie I wojny światowej, doszli do konstatacji, że Polakom trzeba zwrócić niepodległość i państwo, tak? I to może nie należy świętować, ale należy to zauważyć, tak? Że oni nam zwrócili aktem proklamacyjnym. W Pszczynie to było zawarte, międzynarodowe porozumienie. Nie chcę tego kontynuować, ale to jest a propos uznawania lub nie. I nie możemy tego aktu, który oczywiście nawiązywał do Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Więc nie możemy tego aktu powiedzieć, że go nie było. No był! Idźmy dalej. Obrady nad rotą przysięgi, no więc już padła. Obrady nad hymnem odpuszczamy sobie na razie dzisiaj, drodzy państwo, już nie ma czasu. Czy Sejm Walny chce wyłonić deputację do prezydenta? Ja myślę, że jeszcze za wcześnie. Zobaczymy, jak się ten Sejm, to możemy sobie na Wiśnie przełożyć. Czy Sejm Walny obiera spod wojewodów i podstarostów? To musimy przedyskutować. Ja muszę to głębiej państwu wytłumaczyć. Co to by oznaczało? Znaczy, że my musielibyśmy już taką moc sprawczą mieć, dogadać się tak z prezydentem, czyli najpierw deputacja, która mówi: proszę nam dać już realną władzę podwojewodów, bo kiedyś byli podwojewodowie. Znaczy, teraz na przykład minister, znaczy premier namianuje sobie wojewodów, a my powinniśmy jako Sejm mianować organ egzekucyjny w postaci podwojewodów, tak? I mamy władzę nad województwami. Jeżeli nie, to powiemy, nie będziemy o infamią, tylko zrobimy referendum i obalimy wszystkie sejmiki na przykład w Polsce, tak? Więc może byłby sens deputacji, więc wy powiedzcie się, dajemy sobie jeszcze na to, słuchajcie, tu panów ekspertów przepraszam, bo się opuściło nam. Dajcie nam jeszcze 15, 20, 30 minut, żebyśmy dokończyli tą pierwszy dzień. Więc daję głos wolny, żeby w tej kwestii... Nie, bardzo mi zależy na tym. Żeby głos wolny, słuchajcie, w tej kwestii padł jakiś. Potem elekcja arbitra pokoju. Przesuńmy to, ci było za dużo animozji. Ja nikogo nie dyskwalifikuję. Pierwsze moje słowo było wobec pana Kościółka i ja lubię dotrzymywać słowa, w związku z tym nie dzisiaj jest tylko ten temat, przesuńmy to na Wiśnicz, nie ma takiej potrzeby, żeby się na siłę śpieszyć dzisiaj sprężyć, tym bardziej, że eksperci czekają, prawda? Następnie pani Tokarczuk była przegłosowana, Agora przegłosowana, czy listy społeczne, czy sejmiki, no pana Konrada nie ma, ten punkt upada, prawda? Nie możemy go debatować, bo zainteresowanego nie ma. Debata i głosowanie nad polską ziemią, obszar, zakaz sprzedaży obcokrajowcom, to już było podjęte właściwie w Niepołomicach, więc tam był konkretny zakaz, więc to może upaść. Debata i głosowanie nad polskimi lasami, obszar, zakaz sprzedaży, też to było głosowane, to może upaść, było już przegłosowane, to jest uchwała Sancy. Debata i głosowanie nad polskim majątkiem narodowym, rozpoczęcie ruchu egzekucyjnego, też odzyskiwania, czyli możemy teraz przegłosować, zaczniemy ruch egzekucyjny, czyli odzyskiwania, na przykład tam fatalnej sprzedaży ciechu, bo oni będą jeżeli tam jest jakaś kardynalna wada prawna, to można to odzyskać, prawda, to co było źle sprzedane, łącznie z PZU czy czymś tam jeszcze, prawda. Ale to nie jest na dzisiaj, ja tylko podaję, że ja to odrażam. Wiem, że to jest ważne, ale przesuwam. Infamia dla ministra zdrowia Zembali dzisiaj nie była głosowana,
na, chociaż może i powinna być głosowana, ponieważ ten minister przekazał 500 milionów, słuchajcie, na in vitro, mimo że in vitro jest objęte infamią. I tą sprawę łącznie z pakietem wrocławskim, infamisami i z panem, proszę mi przypomnieć. Tak, jeszcze raz? Tak, ale ten pan, który miał mieć infamię, jak on się... Jan Hartmann. Hartmannem, przesuwamy to na Wiśnię. Bo muszę to skończyć, słuchajcie, to referowanie. Czyli Zembale, jak najszybciej należy aprobować ustawę o in vitro. Tak, powiedzmy, teraz powoli się konstytuuje Sejm i trzeba sprawdzić teraz PiS, tak? Tą partię. Czy oni teraz, bo oni byli w opozycji, nie mieli nic. No to proszę bardzo, macie władzę, aprobujcie in vitro, aprobujcie gender, tą konwencję. Proszę bardzo, w drugą stronę teraz, prawda? Ale to nie jest już na dziś, bo trochę mało czasu. Chyba, że w tej, zaraz chwilę do czegoś mnie tutaj zobowiążecie. Następnie udrożnienie kanału bydgoskiego, o czym mówiliśmy, jest to sprawa dosyć partykularna, taka lokalna, ale bardzo ważna i obiecuję, że do tego wrócimy. I zapewnienie ujęć wody głębinowej. Zastanówcie się Państwo, apeluję do Waszych ziem, czy system studni głębinowych u Was jest na wypadek wojny zapewniony. I to przesuńmy też do Wiśnicza. Reasumując, chciałbym, żebyście się wypowiedzieli, czy, bo już ten temat padł raz, już nie możemy go za bardzo odraczać, czy modlitwę konkretnie, tą temacie z tyłu, Piotra Skargi dzisiaj akceptujemy, czy odrzucamy, czy w ogóle nie jesteśmy gotowi. I drugie, pan się chciał jeszcze wypowiedzieć odnośnie jeszcze przysięgi, więc na początek pan Kulczycki, Ziemia, otwieram debatę, ale nie, tu nie otwieram debaty, tylko zamykam, potem będzie zamknięta debata w sprawie tej przysięgi, ostatnie słowo, i otwieram debatę jeszcze na temat modlitwy. Po tym głos oddaję ekspertowi, dobrze? Także bardzo proszę w tej kolejności. Marek Kulczycki, marszałek Sejmiku Ziemi Warszawskiej. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałem tylko zwrócić uwagę na dwa aspekty w kontekście dyskusji na temat przysięgi czy ślubowania. Tutaj padło takie zdanie, że Biblia zakazuje przysięgania. Po pierwsze, jeśli się przyznajemy do nauczania Kościoła katolickiego, to Kościół katolicki zakazuje interpretowania w sposób dowolny i samodzielny słów Biblii. To Kościół jest od odczytywania i podawania wykładni tego, co jest tam napisane, bo jest to tekst trudny, także osoba bez przygotowania ani z przyczyn merytorycznych, ani duchowych nie może tego sama robić. Mówił pan wprawdzie, tu zwracam się do pana posła ziemi opolskiej, że nie chce pan wprowadzać akcentów religijnych, ale sam pan powołał się tutaj na Biblię, więc widać, jak bardzo trudno jest nam się odciąć od tych korzeni aksjologicznych, które daje nam właśnie wiara. Następna sprawa. Nauczanie już nie tylko Kościoła katolickiego, ale w ogóle religii chrześcijańskiej nie dotyczy nazewnictwa, tylko istoty rzeczy, nauczanie moralne. Więc to nie jest ważne, jak my to sobie nazwiemy, czy to jest przysięga, czy to jest ślubowanie. Spójrzmy na to, jaką to ma istotę rzeczy. Jeśli pan marszałek by powiedział nam, dążę do tego i tego, będę przestrzegać określonych wartości, to jest to po prostu informacja. I taka informacja jest ważna, dlatego że jeśli chcemy, żeby było tak, tak, nie, nie, to musimy wiedzieć tak i nie. To nie chodzi o kwestionowanie wiarygodności i domaganie się dodatkowego przysięgnięcia na coś, żeby potwierdzić słowa, tylko chodzi po prostu o sformułowanie istotnych kwestii w sposób uroczysty. I dlatego nie jest ważne, jak to nazywamy. Spójrzmy na istotę rzeczy. Nawet te uchwały, sancyty, które podejmujemy, też można by je nazwać przysięgą, prawda? Bo to w sposób uroczysty formułujemy pewną myśl, którą traktujemy jako obowiązującą nas. Także to takie dwie bardzo uwagi. Dziękuję. Pięknie, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To jest... Zobaczcie, jaka nasza ziemia ma erudycję. Sejmikowanie na tym poleciało, że mając głos wolny wolność ubezpiecza. Powoduje, że dowiadujemy się pewnych rzeczy o istocie sprawy, prawda? Wszyscy. Ale żeby nie wymądrzać się i nie przedłużać, w sprawie jeszcze otwierałbym debatę w sprawie modlitwy, bo zamknijmy ten temat modlitwy, bo przygotowałem się na to, Państwo macie z tyłu, że ta modlitwa, no tu już nie ma właśnie przysięgi kwestii, tylko modlitwy. No jest to element, w jakim sensie ktoś powie religijny. Więc otwieram tu debatę krótką. Oczywiście, jeżeli nie będzie podjęta debata, nie podejmę decyzji na temat głosowania, bo jak nie ma debaty, znaczy, że nie jest to obdebatowane, czyli nie jesteśmy pewni, czy mamy to. Natomiast taki wniosek ziemi bielsko-bielskiej padł. No i po prostu wypadałoby to zdebatować. Tak? Czy jesteśmy za tym, żeby znowu w formie uroczystej ten akt, ja bym go może odczytał, prawda, żeby wszyscy go tak odsłuchali. Bym go odsłuchał, też może mi tutaj szybciutko podać, bo wszystkim go rozdałem. O, już jest, tutaj. Ja go może odczytam.
Słuchajcie, czasy walki protestantów z katolikami, czasy Piotra Skargi, jezuity. I myślę, że ta modlitwa zrobiła swoje, czyli zawiera jakieś pewne misterium. Ja jestem uczony, że jezuici w tekstach zawierali pewne klucze. I tu by się przydał ekspert od tekstów jezuickich, ponieważ oni są uznawani za Harvard Kościoła, prawda? Że tak tęgie umysły, że każde słowo, każdy apostrof, to wszystko ma znaczenie, każdy przecinek, to wszystko ma znaczenie w jezuickich tekstach. A Skarga był jezuitą. W związku z tym jest tu pewne misterium. Nie sądzę, żeby pan Skłodowski tak sobie rzucił tylko po prostu to, tylko coś miał na uwadze. Więc Boże Rządco i Panie Narodów, modlitwa jest formą supliki, tak? Takiej prośby. To nie jest forma, czyli prośby, tak? Z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej, Bogosławej Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu. A syny Twe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy ją ludowi, jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy krajów naszego sprawujący, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Czyli niech się stanie, prawda? Amen w sensie niech się stanie. Czyli ja odczytuję, załóżmy, jak się głosowalibyśmy to dzisiaj na każdej otwarciu, otwieram i taką modlitwę odczytuję, prawda? Niech się stanie, nikt nie musi tego odmawiać. Po prostu taka jest modlitwa. No zresztą moglibyśmy oczywiście zastanowić się, czy w jakiej formie, czy to odczytujemy, czy uczymy się tego na pamięć. Krótko mówiąc, otwieram w tej sprawie debatę, bo uważam, że to jest dosyć istotne. Jeżeli nikt nie podejmie debaty, sprawa upada, tak? Nie wiemy, kiedy to podejmę drugi raz, więc czy ktoś w tej sprawie chce zabrać głos? Jest jeden poseł, bardzo proszę. Jak tylko się podniosłem, słyszałem głos, że już na nie na pewno. No jestem oczywiście konsekwentny, reprezentuję swoją ziemię, a tam jednogłośnie podjęto tą decyzję. Krótko ją w takim razie uzasadnię. Otóż uważamy, że jak najbardziej wszyscy sobie tam na naszym sejmiku cenimy wiarę chrześcijańską i wartości, jakie głosił Chrystus. Nie uważamy, że można interpretować pewne oczywiste, proste zdania. Proste. Nie wolno. Na przykład, tak już do tego. Traktujemy troszeczkę religię. Traktujemy troszeczkę religię. Nagłośnienia, żeby. Głośniej. Albo aparatura nadawała. Osobiście uważam, że z religią jest podobnie jak z partiami. Każdy sobie interpretuje i ciągnie swoją stronę. Człowiek, który przedkłada swoją własną religię nad dobro wspólne, jest tak samo jak ten, który przedkłada partię, dobro partii, po prostu należy pewnej grupy, która ma swoje interesy. Wychodzimy z założenia, że tak jak znowu powołam się na Chrystusa, nie dlatego, że chcę ureligijnić, tylko dlatego, że ten sejm twierdzi, że się opiera na jego naukach. Tak, potwierdzam. Ja to potwierdzam. Ja uważam, każdy z nas powinien, bo nie ma lepszych nauk, nie ma lepszej etyki. Nikt nie wymyślił. Chrystus powiedział, co Bogu, to Bogu, co cesarzowi, to cesarzowi. Ja go osobiście uważam za swego króla. I życzyłbym każdemu, żeby tak poważnie traktował tą sprawę jak ja. Z tym, że trzeba zaznaczyć, że Chrystus dwukrotnie odmówił władzy królewskiej na ziemi. Raz ludzie go chcieli powołać. Uciekł, bo chcieli go porwać, obwołać królem. Uciekł, nie chciał. A raz szatan zaproponował. Odmówił. My nie możemy dać mu władzy, ale to już jest jakby temat historyczny, bo już to było omawiane wcześniej. Ja uważam, że nie możemy dać mu władzy. On dostał władzę od swego ojca. Władza zawsze idzie z góry, nigdy z dołu. My możemy się tylko deklarować jako jego słudzy. I ja to tak robię w swoim życiu. Natomiast w kwestiach sejmikowania jest pewna grupa ludzi, nawet ateiści by uszanowali, uważam, nauki Chrystusa. Bo jak rozsądnie podejdą, oni są w stanie zaakceptować to, że my na takiej etyce się opieramy. Ale między innymi te historyczne problemy, jakie były z protestantami, no bo były. Wielu było oskarżonych, bo też byli zdrajcami. Oni odczuli na sobie ten ostracyzm. U nas była duża tolerancja, mogli działać. Ale czuli się jednak, że są poza. Nie byli tak do końca pełnoprawni. No bo jednak ten rys katolicki był bardzo silny. Ja podejrzewam, że dzisiaj jest jeszcze, może nie ma wcale więcej protestantów dzisiaj. Ale jest młodzież, która myśli troszeczkę inaczej. I jeśli my tutaj
bardzo silnie położymy nacisk na katolickość, to oni się poczują też jakby nieswojo. Być, nawet jak im się idea spodoba. To jest bardzo ważne. Bo idea jest, uważam, wspaniała. Można dużo dobrego zdziałać. Dostajemy ciągle sygnały, podpowiedzi naprawdę na fajne punkty, które i do gminy można zanieść, i tutaj można poruszyć, i na całej Polsce można zmienić. Jest dużo krzywdy, ludzie mają. Ale to wszystko możemy zaprzepaścić w momencie, kiedy ktoś, wrogowie nasi, przytkną nam łatkę sekciarzy. No, przepraszam za to określenie, nie? Ale to wrogowie tak powiedzą. I będą używać sobie dowolnie. Niech pan powie, co pan uważa, bo za modlitwą się pan opowiada, czy... Na końcu musi się opowiadać. Niech pan skonkluduje. I o jakim sekciarstwie pan mówi? Jak pan mówi o kościele katolickim, pan się odnosi do tego kościoła, czy do kościoła? Ale drodzy państwo, jest debata, każdy może zabrać. Nie odnoście się, nie krzyczcie sali, was proszę. Pan ma tu głos wolny, każdy ma głos wolny, a każdemu daje głos wolny. Może się odnieść też do poprzednika, ale nie poprzez interakcję. Nie pozwalam na interakcję. Po prostu pan kończy i ktoś przychodzi i mówi: ad vocem, chcesz w sprawie pana tutaj zabrać głos? I ja mu pozwalam, nie ma problemu. Gdybyście mieli utrudnienie, wtedy krzyczcie. Jeżeli ja wam utrudnię, krzyczcie wtedy ewentualnie. Wyjaśnię pani właśnie nieporozumienie. Nie Kościół katolicki nazwałem sektą, tylko wrogowie mogą nazwać to ugrupowanie. Zwłaszcza, że no, pan Leszczyński tak powiedział, że jak papież nie uzna, to możemy własnego papieża powołać w filmiku jednym. Tak, czy Kościół Narodowy możemy powołać? No to jest, ja bym nie szedł w to, oddzielmy to. Bądźmy przedstawicielami po prostu, którzy dbają o mieszkańców naszych ziem. Obojętnie jakiego wyznania. Dziękuję. Jeśli już pani Margarzy, ja się odniosę tylko do... Oczywiście to się właśnie miało do tego synodu, który jest takim sejmem walnym, prawda, biskupi w Rzymie. Tym, kiedyś to były synody były też sejmami świeckimi, ale rzeczywiście, gdyby teraz poszło w tym stronę, myślę, że mamy też, wywieramy pewną presję. I wy mnie zrozumcie, no, pan może tutaj teraz to obśmiać i powiedzieć, pan Leszczyński mówił, że powołamy sobie papieża nienarodowego. To nie o to chodziło narodowego, to chodziło o coś zupełnie innego. Było w historii już katolicy chrześcijaństwa, że było dwóch, a nawet trzech papieży, prawda? Więc nie jest to żaden nowum, to po pierwsze. Czyli jeżeli papieże zdradzają, my jako konfederacja jesteśmy sprzeciwem i powołujemy po prostu, to jest długi bardzo proces. Dążymy do papieża, który przestrzega Ewangelii i tak dalej, i tak dalej. Bo tam była kwestia, czy dawać komunię po prostu parom homoseksualnym, czy dawać, no, na tym miało być. Na szczęście to się, no więc nie ma tematu. Jeżeli nie ma tematu, to już nie ma do czego wracać. Ale myślę, że ta presja, czyli jeżeli my się deklarujemy, że w razie by Kościół, papież Franciszek odszedł, to my mamy na to rozwiązanie, też pewnie działa, tak? Bo nagle tam wszystko się ucichło i się dobrze zakończyło. No więc też zrozumcie, że pewne, jakby to powiedzieć, co zrobimy w razie czego, ma pewną presję, tak? No my wybieramy pewną presję. W tej chwili naszym działaniem wybieramy ogromną presję. Zaczynają posłowie mówić na przykład na konkretnych ziemiach, nie mówią, że poseł PiS, to jest oczywiście fałszem, tylko mówią, ja jestem posłem ziemskim ziemi Częstochowy. A jeszcze rok temu tak w ogóle nie mówili, nie znali tych pojęć, tak? Więc coś się zmienia. Także jeszcze panią Małgorzatę, zakończmy ten wątek, panowie, bo proszę bardzo, mówcie na temat i ja już podejmę jakąś decyzję, prawda, wtedy. Małgorzata Ewa Piszczek, poseł ziemi rybnickiej, sejmiku prowincjonalnego. Marszałek. Przepraszam, już z tego. Panie marszałku, ja jestem za tym, żeby modlitwa po prostu była. Jestem za tą modlitwą. Mój przedmówca, nie wiem do czego on odnosił swoje zdanie, bo ja odnoszę, że nasza religia, moja religia, to jest ta religia moich przodków, moich przodków, Wenedów, Polaków, Lechitów. Także to nie jest ten papież, to nie jest to, tylko my Polacy jesteśmy katolikami, chrześcijanami już od dawien dawna. I tu trzeba zrobić, odgrodzić się od tego wszystkiego, bo pan mówi młodzież. Młodzież nie zna prawdy o Kościele. Prawda to powinni ujawnić, porozumienie, które zostało w Kościele. Ale też sam, gdzie młodzież mówi też, że jest prokatolicka, prawda? Tak, ale powinno być, że Kościół powinien ujawnić całą prawdę. Ujawnić prawdę, kto jest w tym Kościele, kto rządzi w tym Kościele, kto podpisał porozumienie. Kto jest tajnym współpracownikiem w tym Kościele. Także tutaj jest szereg takich nieścisłości,
a w kościele jest bardzo dużo ludzi, którzy w ogóle no, nie mają nic wspólnego, nawet nie wierzą w Boga, a są biskupami, są księdzami i robią bardzo dużo zła. Ja uważam, że Bóg, honor i ojczyzna to jest jeden, po prostu to jest jedno. I bez Boga tu ale na tym sejmie... Konkretnie się wypowiadajcie w sprawie tej modlitwy Piotra tak. Skargi. Już nie mamy tutaj innych zawołań, tylko to konkretnie. Czy tak, czy przeciw? Ziemia Opolska jest przeciw. Ja potwierdzam, że tam była dyskusja. Ziemia Rybnicka jest za. Dobrze. Jest i za. Dziękuję. Ziemia Katowicko-Wysłowicka, proszę. W konkluzji oczywiście do przedmówców, jak najbardziej wszystkie tezy, które zostały tutaj postawione, są prawdziwe. Natomiast apel ziemi katowickiej, nie zawłaszczajmy sobie całej przestrzeni sejmikowania. Mamy już przykład taki kiedyś, cofajmy się do sejmików, które były. Przez pewien czas były duże ruchy, były protestanci i katolicy, prawda? Były, można powiedzieć, dwie ambony, funkcjonowały równocześnie i były dwie szkoły, prawda? Czyli były szkoły jezuickie i szkoły protestanckie. Te szkoły kształciły bardzo dobrych, wartościowych ludzi. To byli bardzo wartościowi posłowie. Sukces kontrrewolucji spowodował, że jezuici zawaganali praktycznie całe szkolnictwo do siebie. I tu mamy, moim zdaniem, wczytuję się w literaturę, która była mi dostępna, niekoniecznie ona musi być prawdziwa, mamy taki jak gdyby spadek wartości szkoły, czyli zaniżyliśmy poziom troszkę kształcenia i tym samym moim zdaniem zaniżyliśmy również poziom swoich posłów. No i skutek był taki, że można powiedzieć, że te sejmikowanie troszkę wychodziło coraz gorzej. Więc apel taki, nie zagarniamy całej przestrzeni naszego tutaj wspólnego obradowania. Przecież każdy może przed sejmikiem pójść do kościoła pełną przestrzenią, z komunią świętą. A tutaj zostawmy tą przestrzeń jak najbardziej neutralną, tym bardziej, że zapraszamy wszystkich Polaków szlachetnych, co nie wyklucza również Polaków będących innej wiary. Dziękuję. Czyli a ziemia katowicka jest w takim razie za czy przeciw? Czyli przeciw. Ziemia katowicka, zalecenie jest takie, żeby był głos wstrzymujący się, żeby wróciło do nas na dół, żebyśmy mogli pod kontekstem, jak Sejm Walny ustalił, żebyśmy mogli się odnieść. Dobrze. Dziękuję. Proszę bardzo, to kolejny pan. Proszę. A pan, jak są problemy, to wiesz, starszy zawsze by przeciw potrzeby. Proszę bardzo, tam przed tym, jakby pan tutaj... Podał. Ziemia, Władysław Czaczek, ziemia tarnowsko-bielicka. Tak. Proszę państwa, właśnie też. Dziękuję. Dawnych, kilka dzięki. Pokoleń wstecz to takie wśród Polaków było przekonanie i powiedzenie, że bez Boga to nawet do proga. Czyli ludzie wierzyli, że z Bogiem mogą wszystko dokonać. Natomiast bez Boga nic. O modlitwie możemy się wiele dowiedzieć w literaturze pięknej. I na przykład jak na przykład dwór był oddalony od miasta na przykład x kilometrów, to się określało w literaturze, że odległość z dworu do miasta wynosi na przykład 10 pacierzy. To są przykłady z literatury. W Ewangelii Chrystus mówi do swoich uczniów, a także i do nas, beze mnie nic uczynić nie możecie. A tutaj posłowie jak boją się tego, chcecie Polskę zmienić bez Boga. Już wiele prób było bezbożnych. I znacie posłów z wiejskiej, którym krzyż przeszkadzał w izbie sejmowej, raził ich uczucia i tak się stało, że krzyż się ostał, a za posłów tych nie ma i za chwilę słuch o nich po prostu zaniknie. Ulegacie poprawności politycznej, bo tak wszyscy mówią, tak mówi telewizornia, tak piszą w gazetach, a co powie młodzież, a co powiedzą innowiercy, a co powiedzą mniejszości narodowe. Czy my się mamy przepraszać wszystkich za to, że jesteśmy Polakami w Polsce? Że chcemy żyć tak, jak żyli nasi przodkowie? Że taka czy inna
jaka dźnówka napisze to czy tamto? Wy chcecie Polskę bez Boga odzyskać? Zastanówcie się. Muzułmanie się modlą, Żydzi się modlą w Sejmie, nawet w Krakowie jak przyjechali, to się modlą na swój sposób. A u nas poprawność polityczna. Bo kto byś tu jest niewierny i czyjeś uczucia zostaną naruszone. Jeżeli się wstydzicie swojej wiary i ta izba będzie opanowana przez ateistów, to ja powiem na sejmiku ziemskim, że tu nie jest, jest mi nie po drodze i tu nie będę przyjeżdżał i nie będę szukał tutaj wspólnego języka. Tu nikt nikogo nie przymusza. Jeżeli chcemy Polskę, to ma być to Polska katolicka. Jeżeli chcemy Europę zachować i cywilizację zachodnią, to musi ta Europa się nawrócić. Nie chcą Boga, to mają muzułmanów, będą kalifaty. I my chcemy iść tą drogą poprawności politycznej. Kościół, jak mówi profesor Wolniewicz, Kościół w Polsce stracił zęby, stał się bezzębny, bo po prostu dostał takie jakieś tam przywileje w ramach konkordatu. I co się dzieje? Na stronie Episkopatu 2 lata temu czytałem, że 50% Polaków nie chodzi do kościoła. Czyli jaka jest Polska? Jest krajem, którym należy ewangelizować. I jakoś nie słyszę, żeby zambony tomu nawet powiedziano. Jak niektórzy księża by chcieli to robić, no to są na uwięzi swoich przełożonych i tego nie robią. Dlatego znaki, symbole, religia to tworzy naszą tożsamość. My mamy wrócić do korzeni, jak chcemy być Polakami. Jeżeli do tego nie wrócimy, to wiecie co, to lepiej sobie zróbmy piknik przy grillu i sobie pogadamy, rozejdziemy się, będziemy mieli tylko lepsze samopoczucie, ale z tego nic nie wyniknie. Dziękuję. Jestem Polakiem, ale tak samo jestem potomkiem Lachów. Wiecie, co znaczy Lach ze starożytności? Lach też był wierzący w Boga. Wyrażał to trochę inaczej, nie poprzez krzyż, ale też wierzyliśmy w Boga. To było długo przed 966 roku, aż tak jest głęboko nasza historia. Bóg nie kazał mu się kajać, ale jest w moim sercu. I chcę przez tę skromną, jak się nazywa, modlitwę, ewentualnie przysięgę, wyrazić te swoje uczucia w ten sposób. Proszę bardzo, ktoś tam? Pan się. Panie Jacku, ja panu dam głos, tylko nie jest to głos posła ziemskiego, a głos uczestnika, bo pan uczestniczył i to karnie, za to dziękuję i nie mogę odebrać głos, ale pamiętajcie państwo, że to jest głos, do przerwy jest głos uczestnika, także proszę mówić. Proszę mówić. Przepraszam bardzo, bo ja zrozumiałem, że mam pełne prawa teraz. Ale to jeszcze jest pierwsza część. No nie mogę sam się zaprzeczać. Przepraszam, powiedział pan, panie marszałku, że mamy pełne prawa. Proszę się określić. To pierwsza część, to jest końcówka pierwszej części. Za chwilę będzie druga część. Aha, dziękuję, dobrze. Ktoś może. Jeszcze jest ostatni głos? Krótko. Bardzo proszę. Bo tu zamykamy pierwszą część. Wtedy pan ma pełne prawo. A jeszcze ostatni. Zamykamy pierwszą część. Wtedy pan nabiera pełne prawo w drugiej części. Bo to jest koniec drugiej, tej pierwszej części, drodzy panowie, żeby było jasne. Przedpołudniowej, no przesunęło się, no bo... Ale pan powiedział, że po przerwie. Po przerwie, nie, chodziło, że pierwsza część, może się przejęzyczyłem. Za co przepraszam. Chciałbym opinię ziemi przedstawić. Słuchajcie, co zmieniliśmy możemy, jeżeli ziemia jest za tym, żeby wysłuchać pana jako posła, proszę bardzo. Daję zgodę. Chcemy tak zrobić? Tak. Tak? Jest zgoda? Jest zgoda. Dobrze, jest zgoda. W takim razie pana Jaska zapraszamy. Proszę bardzo. Dziękuję panie marszałku, dziękuję panowie posłowie. Jestem marszałkiem ziemi nowosądeckiej i wypowiadam się zawsze jako marszałek ziemi nowosądeckiej. Nie przyjechałem tutaj jako poseł. Tylko ziemia nowosądecka mi może to prawo odebrać. Nie będę respektował żadnych innych wyroków. Dziękuję, to tak na wstępie. Wracam do meritum.
każdy z nas ma swoje jakieś uczucia religijne i tutaj balansujemy na bardzo cienkiej linii, tutaj już któryś z posłów zwrócił uwagę, między sektą a Sejmem. Trzeba się zastanowić, co jest najważniejsze. Czy my mamy wszystkich dzielić przez religię, przez swoje wyznanie, przez swoje poglądy, czy my mamy ich łączyć? Mój wniosek jest taki, żeby połączyć to wszystko. W jaki sposób? W bardzo prosty sposób. Zamiast modlitwy, pan marszałek będzie ogłaszał, że w tej chwili odmawiamy modlitwę i każdy odmawia tę modlitwę po cichu. Własnymi słowami, własnymi, to niczym nie przeszkadza, do Pana Boga tak to trafi. Nie musimy się przekrzykiwać nawzajem. Jeden z drugim, drugi z trzecim, to będzie według mnie jakiś taki rozsądny wyjście z sytuacji. Wobec tego wniosek, to jest też wniosek mojej ziemi, Nowosądeckiej. Wniosek ziemi Nowosądeckiej jest taki. Beton. To Pan z Nowosądeckiej ziemi? Nie. No tylko Nowosądecka ziemia może ratować. Beton. Dobrze. Dziękuję. Nie, proszę się wypowiadać, Pan ma wolny głos. I pan, dziękuję. Chciałem po prostu poczekać, aż ewentualnie... Jeżeli Sejm zdecydował, że Pan ma wolny głos, proszę kontynuować. W związku z tym wniosek ziemi Nowosądeckiej jest taki. Ziemia Nowosądecka jest za, pod warunkiem, że będzie formuła cicha w odpowiedniej modlitwie lub jeżeli będzie procedowane inaczej, to wstrzymuje się. Dziękuję. Dziękuję. Kolejna pan, proszę bardzo. Pani jeszcze, dobrze? Ale powoli, pan teraz. Pan tutaj, przepraszam. Tak, pan. Zaczekam. Tak, potem pan, a potem pani, może pani to ustąpimy, a potem pan, dobrze? I zamykamy debatę i podejmujemy decyzję. Tak. Bo już musimy kończyć, słuchajcie państwo, no ale ja nie odbieram wolnego głosu. Bardzo proszę. Ziemia Polska. Ziemia Polska, tak? Tak. Proszę bardzo. Ja tutaj w tej kwestii jestem przeciwny modlitwy publicznej. Ale Ziemia Polska już mówiła, także tak. Głos się już wyraził. Ja przepraszam, bo już jest głos. Aha, chyba, no, żeby pan, ale to musicie spójnić. Chciałbym jeszcze dać... Chyba, że pan jeszcze chce inną argumentację, to w miarę świetne, ale już wiemy stanowisko ziemi, że będzie przeciw. Zupełnie inna argumentacja. Ponieważ bardzo dobrze, ponieważ tak, argumentacja. Ja nie należę do żadnej religii, mimo że jestem osobą wierzącą. I dla mnie treść tej modlitwy jest mocno kontrowersyjna i gdybym ja powiedział własne zdanie na temat tej treści modlitwy, większość albo lwia część tutaj obecnych byłaby obrażona. Ale ja tego nie powiem, natomiast znam historię tych ludzi i tej grupy ludzi, która to układała, jak i ta treść sama w sobie zanosi pewne elementy, które poprzez publiczną modlitwę zablokowałyby dobrą pracę i funkcjonowanie tej grupy i gremium. Nie wdaję się w szczegóły, ale takie jest moje zdanie. Gdybym te szczegóły powiedział, no to tutaj wyjeżdżam na taczce. Także wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja gorąco apeluję, aby pan nie tajił takich szczegółów, dlatego że zostawia pan siebie w roli dynamitu, tutaj bomby zegarowej, ponieważ... Mogę to włożyć. Bardzo bym prosił, dlatego że... No Proszę państwa, nie, ja to sobie coś takiego. Nie widzę na razie konieczności, bo dążymy raczej w kierunku, że tu nie zapadnie dzisiaj decyzja. W związku z tym nie eskalujmy motywu, bo gdyby miało być za i przeciw i głosowanie, gdybym ja już dopuszczał, to wtedy pan mówi tak, głosem wolnym, już pełnym chcę to powiedzieć, czyli ujawnić jeszcze więcej szczegółów, nazwijmy to teologicznych, tak? Natomiast nie idźmy w kierunku rzeczywiście sekciarstwa i teologii, tylko idźmy w kierunku filozofii, tak? Jeżeli pan ma jakąś wiedzę teologiczno-filozoficzną, i mówi, że ten tekst zawiera pewne elementy, które zamykają nam, na tym etapie powinno nam to wystarczyć. Jeżeli pan by to powiedział, czy ja, musimy sobie ufać, wcześniej to mówiliście sami, że posiadamy głębszą wiedzę, którą nie blefujemy. Krótko mówiąc, że mówca nie blefuje, tak? I nie ciągniemy go dalej za język, bo nie ogarniemy wszystkiego, bo takiej teologii na przykład się uczy 6, 7, 8 lat i w ciągu 5 minut nie jesteśmy w stanie tego wykładu zrozumieć prawdopodobnie. Ja pojąłem, o co chodzi.
a nie jestem za tym, żeby coś się zamykało, tylko żeby się raczej otwierało. Ewentualnie możemy dać to następcom, bo nie jest powiedziane, że Sejm Walny dzisiaj musi podjąć już kardynalne wszystkie decyzje, prawda, odnośnie modlitwy, hymnu i tak dalej. I zawężamy sobie pole manewru choćby tych ludzi, którzy mogą uczestniczyć, protestantów, prawosławnych, ateistów, komunistów, wszystkich, prawda? My się nie pytamy o poglądy, więc byśmy sobie rzeczywiście ich zrazili. Chodzi o to, że taki wniosek nie ja ułożyłem. Akurat to jest wniosek ziemski, tak? Więc ja resztę swoich podarowałem, ale ten wniosek ziemski, no, procedujemy, tak? Bo jest ziemia powiedziała Bielska, że chce ten wniosek i ja nie procedowałem w Niepołomicach, obiecałem, że będzie dzisiaj, no to obietnicę tylko wypełniam, żebyście nie pomyśleli Państwo, że ja ten do porządku to wrzuciłem. Nie, to jest wniosek ziemski i dlatego daję Państwu dzisiaj, żebyście Wy omówili, ja tylko podejmę decyzję, prawda? W sensie, czy widzimy już tak duże poparcie, czy jesteśmy dzisiaj reprezentatywni i tak dalej, czy możemy tę decyzję podjąć, która jest fundamentalna, tak? Jest fundamentalna, więc trzeba tutaj rzeczywiście podejść ostrożnie. Bardzo proszę Pana. Pozwa ziemi warszawskiej. Tak jest, Marek Kulczycki, marszałek sejmiku Grodzkiego, ziemi warszawskiej. Panie marszałku, Wysoka Izbo, no, mój przedmówca wybił mi argument z ręki, ponieważ chciałem właśnie się zapytać, chciałem odwrócić pytanie, czy ktokolwiek tutaj znajduje cokolwiek w tej modlitwie, co do czego nie życzyłby sobie, aby osoby wierzące, chrześcijanie, o to prosili przed sesją Sejmu. Bo mnie się wydaje, że są tu same dobre rzeczy i co najwyżej osoba niewierząca może wątpić w skuteczność takiej modlitwy, ale nie powinna mieć nic przeciwko, aby osoby wierzące o takie właśnie rzeczy prosiły. I tutaj jeśli chodzi o Pana wypowiedź, co mnie niepokoi, przyjmuję z pełną pokorą, jeśli Pan powie, że wiem rzeczy, których nie jestem w stanie wyłożyć w rozsądnym czasie Państwu, więc przełóżmy to, czy coś w tym stylu. Natomiast Pan tutaj powiedział jednoznacznie, że jest Pan w opozycji do nas wszystkich z powodów, których nie chce Pan nam wyjawić. I to mnie niepokoi. Tylko tyle. Dziękuję bardzo. Państwo, czy ktoś jeszcze? Bardzo proszę. Ale to już ostatnie, słuchajcie, zbliżamy do, bo już eksperci czekają. Proszę Pan, przepraszam. Małgorzata Ewa Piszczek, jestem marszałkiem Sejmiku Prowincjonalnego Ziemskiego Ziemi Rybnickiej. Przekonał mnie Pan Szczytyński, także ja zmieniam zdanie. To jest ważne, bo to jest zmiana, tak, zmiana, tak, słuchajcie, zmiany, to jest bardzo ważne. Bo w ogóle ta debata jest po to, żeby przekonać, tak, do swojej pracy. Tak, zmiany zdania to jest coś bardzo cenne. Oczywiście, zauważyłam tutaj wiele niebezpieczeństw, jeżeli by była ta modlitwa. Widzę, że byłoby to niekorzystne dla nas, bo byłoby to wykorzystywane przeciwko nam i by nas faktycznie, a wielu osobom właśnie o to chodzi i tak kwieciście, a ja po prostu no nie zliczyłam. Wycofuję Pani poparcie. Wycofuję całkowicie bardzo poparcie proszę, i popieram. Bardzo proszę. Dlatego jest sens przyjeżdżać, żeby jeden drugiego przekonywał, bo sejmowanie to jest przekonywanie, a nie narzucanie komuś swojej woli. A ja jestem od tego, żeby Chciałam tylko powiedzieć, że mnie ziemia zobowiązała, nawet mam tutaj kartkę z notatkami. Bardzo proszę. Ziemia wyraziła się bardzo radykalnie, nawet w formie takich haseł, precz z poprawnością polityczną. Próbowali to w dyskusji ująć w ten sposób, że człowiekowi są potrzebne znaki, hasła. Tu mój przedmówca, poseł z naszej ziemi, pięknie to tak bardzo... Znaczy ziemi opolskiej, tak? Ziemi tarnowielickiej. Aha, przepraszam. Ujął, więc mogłabym to już nie powtarzać, bo szkoda czasu. Jedynie jeszcze taki jest element, gdzie ludzie z tej ziemi zwrócili uwagę, że nawet przysięga jest bardzo ważna. Bo gdyby ktoś nawet uprawiał przysięstwo, to zawsze jakiś znak da, jak gdzieś powieka mu zadrży, coś zająknie się i to już o nim też zaświadczy. Także ludzie z ziemi tarnowsko-wielickiej jak najbardziej i nawet radykalnie są, nie będziemy się upierać akurat o formę modlitwy, czy konkretnie tą modlitwę, bo może nie wiemy o czymś, co Pan wie, więc po prostu zostawimy to. Tylko, że są potrzebne właśnie znaki, hasła, zawołania, symbole, przysięgi.
żeby po prostu w jakiś sposób równoważyć. Jeżeli zapali się zapałkę, to nie wzywa się straży pożarnej, tylko można za przeproszeniem plunąć. Ale kiedy płonie wielki ogień, to też nie wylewamy kieliszka wody, tylko wiadrem chrustamy. Musimy zrozumieć też obecną sytuację, kiedy jest zagrożenie inną religią i islam jest tak bardzo agresywny i taką wielką po prostu ma siłę liczebności, że my też nie możemy piszczeć jak myszy, żeby cichutko chować się i gdzieś pomodlić w kąciku, tylko właśnie musimy też i zamanifestować, tak jak żeście wszyscy Państwo oglądali dzisiejszą, dzisiaj pokazywaną, a wypowiedź z 11 listopada księdza Jacka Międlara z Warszawy. Więc tu może pod tym kątem też rozważmy, czy będziemy tą równowagą w przyrodzie jako katolicy względem islamu. Bo no, oglądając ten film, jak zabrzmiało amen, amen, to po prostu widać było, że Polacy mają tą siłę. A jeżeli będziemy wstydzić się swoich poglądów, swojej religii, to jesteśmy bardzo łatwym łupem. Nawet i kwestia intronizacji Chrystusa Króla, to też w jakiś sposób zabezpiecza, nawet tak cynicznie rozważając, niereligijnie. Bo już mają opory, nie wejdą na tą ziemię, gdzie rządzi nie ten Bóg. Ponoć, że nawet nie chcą jedzenia przygotowanego przez katolików spożywać, bo dla nich to już jest nieczyste. Więc nawet już pominąwszy religijność każdego z Państwa, to tak nawet cynicznie całkowicie zastanówmy się, czy nie zyskamy to jeszcze w inną stronę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze macie, ale króciutko, słuchajcie, już ukończymy. Tylko mam, bo nie daję nikomu głosu, bo już musimy mać wersję. Ostatni głos i ja podejmuję decyzję. Maciej Strojek, Ziemia Podlaska. Konfederacja ma określony cel i wydaje mi się, że żadnym z nich nie jest kult religijny. Ponadto podstawą Konfederacji są wartości chrześcijańskie. W związku z tym nie widzę i wydaje mi się, że nawet uczestnictwo w Konfederacji uzależnione jest od wyznawania wartości chrześcijańskich. Tak mi się wydaje? Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie. Natomiast wartości, nie, niekoniecznie. Na których stoi Konfederacja. Znaczy chrześcijańskich tak, natomiast nie katolickich. Chrześcijańskich. W związku z tym, że warunkiem jest uczestnictwa w Konfederacji jest wyznawanie wartości chrześcijańskich. Ja nie widzę powodu, żebyśmy sobie nawzajem tutaj udowadniali, że te wartości wyznajemy. Modlitwa jest formą kultu, do którego każdy ma prawo, a kult nie jest celem Konfederacji. Ponadto pan tu wspominał, użył takiego zwrotu, że przed sesją, przed obradami, modlitwa przed obradami. Nie, ta modlitwa będzie na obradach. Tak. A nie uważam, że modlitwa, kult religijny na obradach realizuje cele Konfederacji. Dziękuję. Proszę Państwa, moja decyzja jest taka, że domyślacie się Państwo, nie chcemy się antagonizować. Nie może być tak, że w sprawach religijnych, czyli światopoglądowych, większość przegłosowałaby jedną chociaż ziemię, tak? Czyli kawałek Rzeczypospolitej, co powodowałoby pewną secesję. Byłaby to z punktu widzenia politycznego bardzo, bardzo duży błąd. Gdybyśmy jedną ziemię obrazili, głosując zdecydowaną większością, ale nie jednomyślnością. Nie macie jednomyślności. Po prostu nie ma. Ziemia opolska jest przeciw, ziemia rybnicka jest przeciw. Prawdopodobnie ziemia sądecka jest przeciw, albo by się wstrzymała. I pewnie jeszcze jakaś ziemia byłaby przeciw. To powoduje... Ziemia świętokrzyska też jest przeciw, tak. W związku z tym nie ma konsensusu, a my nie działamy na zasadzie większości i przymuszamy mniejszość, tak? Mówiliśmy o tym. Nie możemy tak działać. Kiedy trzeba tak zrobić, to robimy. Ale w tym przypadku światopoglądowym nie ma takiej potrzeby, uważam. Absolutnie. W związku z tym ja nie mogę poddawać pod głosowanie i robić ruch właściwie secesyjny, prawda? Więc takiego głosowania nie będzie. Jest problem, to co zaproponował pan Jacek, żeby poseł ziemi Sądeckiej, żeby zrobić jednak chwilę przerwy i zadumy, żebyśmy wyrazili jednak pewien akt, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, a nie ateistycznymi, masońskimi. W związku z tym dałbym tylko pod głosowanie, czy możemy do czasu, aż się nie wyklaruje jasna sytuacja w większości zdecydowanej,
Będziemy to monitorować po prostu. Poświęcić powiedzmy minutę na modlitwę, ale w trakcie sesji. Oprócz tego, że każdy może iść przed Sejmem do swojego kościoła, czy tu byłaby zgoda? Bo jeżeli tu nie ma zgody, to to znowu upada. Czyli jeżeli jest jedno weto ziemi, no to to już nie poddaje pod głosowanie. Czy przeciwko temu jest jakieś weto? Tylko takie mam pytanie. Czy ktoś sprzeciwia się temu, żebyśmy przegłosowali, że będziemy dać sobie minutę przy otwarciu czasu na wewnętrzną taką modlitwę, każdy w swoim zakresie, bez konkretnego tekstu? Bo taki wniosek padł, muszę się do tego odnieść. Jeżeli jest jedno weto, nie dam pod głosowanie. To znaczy dla mnie po prostu modlitwa wewnętrzna po cichu jest totalnym nieporozumieniem. Dobrze, rozumiem. Zauważcie, szanuję, upadło to, jeszcze ktoś w tej sprawie, ale to już upada, bo już ziemia jest jedna sprzeciw. Tak, pani? Bardzo proszę tutaj podejść. Bardzo proszę, żeby podejść. Bardzo proszę odważyć się. Pan też za chwilę. Dwa słowa ostatnie i zamykamy temat. Jedna sprawa upadła, teraz mówimy o sprawie tej minuty na modlitwę. Bardzo w tej kwestii dwa i jeżeli to upadnie, zamykamy pierwszą część obrad. Nazywam się Bożena Olszewska i jestem z ziemi świętokrzyskiej. Uważam, że w Polsce nie tylko są katolicy, ale są protestanci, inne chrześcijańskie kościoły. I jedyną modlitwą, którą Pan Jezus powiedział, jak mamy się modlić w Biblii, czy w Piśmie Świętym, wszystko jedno, to jest Ojcze Nasz. I myślę, że tu taka jest moja propozycja z naszej ziemi, że jeśli ma być jakaś modlitwa, to może modlitwa pańska, która jest dla każdego chrześcijanina. Ale to już dzisiaj nie było w porządku, nie za bardzo się zaskakiwać, bo byśmy teraz wszystkie modlitwy musieli omówić. Ja rozumiem, że i poddamy to pod głosowanie, ale nie dzisiaj, to jest taka propozycja, ale tak zapytam się orientacyjnie, czy na to jest zgoda, czy jedna ziemia jest przeciw? Jedna ziemia jest przeciw? Na to, żeby mówić Ojcze Nasz. Czy jest sprzeciw jakiejś ziemi przeciw Ojcze Nasz? Obronę również ładna modlitwa. Nie, a czy ktoś się sprzeciwia? Czy ktoś się sprzeciwia, czy ziemia? Bo możemy to akurat przegłosować, prawda? Z tym, że nie było takiego porządku, ja bym to i tak odwrócił. Na przykład, to chciałbym się pomodlić na Matki Boskiej. Dzisiaj tak tego nie przegłosujemy. Bo dzisiaj nie było takiego, ale jeżeli ja mam zgodę, ja to wpiszę do porządku na wiśnić, tak? Na przykład Ojcze Nasz czy Boże coś Polskie, bo jednak widzimy, że dążymy. Na ziemię spytać, bo to tak trudno. Tak, dzisiaj nie będzie, tylko pytam się, żeby to, czyli jest propozycja Ojcze Nasz, tak? Już wiemy, będzie to wyciąg na wiśnić. Czy jest propozycja Boże, nie, o Twoją obronę, druga propozycja, czy jest jeszcze jakaś propozycja? Bo może na inną modlitwę się zgodzimy na przykład. Ja nie forsuję nic na siłę, tylko padła taka propozycja ziemi świętokrzyskiej, prawda? Muszę szanować ziemię Świętego Krzyża, Święty Krzyż, Świętokrzyska, prawda? Proszę, czy z głosu, czy coś mogę, muszę, bo już nie chcę dawać głosu. Ja chciałem jeszcze kilka słów. No niech pan powie, bo nie mogę dwóch słuchać. Skoro ziemia polska była za całkowitym odreligieniem, to automatycznie też nie mogę. To rozumie się. Dalej, tam jeszcze pan chciał? Proponować, żebyśmy najpierw mówili, czy chcemy modlitwy, a później debatowali. Tak, ale ja właśnie nawet, słuchajcie, nawet nie przegłosowaliśmy, że chcemy wewnętrzne, bo stwierdzono, że to też opadło, tak? Więc padło w momencie, pani przyszła, no narzuca mi troszeczkę, chcę ten temat zamknąć. Więc ja już wiem, że poddam to pod wiśnicz, wróci troszkę ta dywagacja, bo może się uda przeforsować nic na siłę, prawda? Ale jesteśmy krajem katolickim. Ale pan nie mówił, żeby ta modlitwa musi być, tylko że jeśli by już miała być jakaś, a my nie mamy zgodności... Jeszcze pan chciał coś powiedzieć, tak? Panie Krzysztofie, rozumiem, pan jeszcze coś chce powiedzieć, a to tak, potem jest zamykamy. Generalnie wszystko upada w tej chwili. Jeszcze raz mówię, wszystko upada, jedyne co przeszło, to że możemy to wznowić w wiśniczu sprawę modlitwy, to zgłosiła ziemia świętokrzyska, Ojcze Nasz i pod Twoją obronę, prawda? Ale jeżeli nie będzie, jeżeli jedna z ziemia się przeciwia, nie będzie tego. Bardzo prosimy Pana, ale już, ja Pana proszę, już nie zgłaszajcie się, bo ja już wszystko wiem. Chcemy już dać ekspertom głos, słuchajcie. Przepraszam bardzo Państwa, ale nasuwa mi się pewna myśl, która jest chyba podstawową sprawą. Musimy się zastanowić nad tym, jakie Państwo chcemy budować, bo to jest ważna sprawa. Czy państwo kościelne, czy państwo świeckie? Czy państwo... To może modlitwa nie przesadza, bo ona nie zawiera, druga nie każda sprawa, modlitwa zawiera druga elementy. Druga sprawa to jest sprawa wypowiedzi Pawła Włodkowicza na Soborze w Konstancji, prawda, który powiedział, że nic na siłę i nawracać na wiarę siłą nie wolno, nie można, bo to wiara nie jest przyjemna. Jeżeli chodzi o modlitwę, to pewien ksiądz w Ameryce powiedział tak, że ma swoją własną modlitwę. Boże, daj mi pogodę ducha, aby mógł pogodzić się z tym,
czego zmieniać nie mogę. I druga modlitwa, daj mi odwagę, abym mógł robić to, co robić mogę. I daj mi trzecia strofa modlitwy, daj mi mądrość, abym mógł zawsze odmieniać jedno od drugiego. To są podstawowe rzeczy, takie, które powinniśmy brać pod uwagę w każdej chwili, a nie siłą narzucać. Tak, nie, to nie ma siły. Ja na razie tyle. Panie pośle, tu nie ma siły, proszę mi wierzyć. Nie ma siły, nie przejdzie to, także proszę być spokojny, tu nic nie przegłosujemy na siłę, naprawdę. Tak. Także pana głos jest uwzględniony, rozumiem, że pan jest przeciwko. Nie, ja nie jestem przeciwko wcale, absolutnie, jestem wierzącym człowiekiem. Że... Ale nie na siłę. Nie na siłę, nic nie na siłę. No i jeszcze jedna sprawa jest taka, to jest sprawa spowiedzi. Chrystus, kiedy w ostatniej wieczerzy chleb, powiedział tak, że... Słuchajcie, tu jest senior poseł, tak. Miejcie szacunek dla najstarszego zawsze posła. I zawsze u nas poseł senior będzie miał największy głos i nawet jak troszkę będzie mówił na temat, każdego dotknie starość, więc proszę nie przerywać, nie mówcie na temat, bo to jest zawsze jest poseł senior. Dzisiaj poseł seniorem jest pan imię godność Morek Jan. Z Warszawy, tak? I... No to kilka słów miałem do powiedzenia i to dziękuję bardzo. Ja może będę konkluzję pozwoliłem sobie zadać głos. Proszę nie na temat pan poseł senior cały obrad rozmawia. To jest marszałkiem swoim. Tak, tak. Całe obrady pan rozmawia. Ale każdy obrad. Lekceważąc, ale nas tutaj troszkę panie pan poseł. Ale każdy rozmawia. Ja to słyszę dość głośno. Już kilkakrotnie uwagę zwracałem, że proszę. Ale panie Sławomirze, no, nie zwracajmy starszym uwagi, miejmy ten szacunek. No ma trochę mówiłem tutaj wolno. Drodzy państwo, upada ta druga sprawa. Zastanowię się, czy damy na trzeciej wici. Widzę, że nie było. Widzieliście państwo sami, tak? Posłowie mniejszości ci przegłosowali, że ta sprawa upadła i nie będzie tego, nawet nie będzie modlitwy wewnętrznej. Póki co może coś się zmienić, bo rzeczywiście wszystko jest dynamiczne. My dojrzewamy, zmieniamy się, może inne pokolenie to zmieni. Póki co uważam, że ta sprawa upadła. Zamykam pierwszą część obrad, zamykam i w tej chwili oddaję głos, drodzy państwo, ekspertowi, aby pan... W tej chwili przechodzimy w sesję, drodzy państwo, sądu...